Dzień dobry, witam serdecznie. Po raz kolejny, dzisiaj wiadomości są lokalne z okolic Chicago i z samego Chicago. Rozpocznę może od takiego krótkiego wstępu. Kilka tygodni temu, również zresztą na, na żywo z miasta Chicago, wspominałam o sytuacji, która wtedy się rozwijała, a mianowicie o budowie. Obozu dla migrantów w dzielnicy Chicago, która nazywa się Brighton Park. I ta budowa ruszyła, i w związku z tą budową pojawiło się wiele kontrowersji. Natomiast w, chodzi o to, że w, w ramach inicjatywy jedności, tak zwanej, niektórych migrantów przyjmą kościoły w mieście Chicago. Do 17 kościołów na terenie Chicago trafią migranci, którzy koczują na posterunkach policji. W pierwszej kolejności będą to ciężarne kobiety i dzieci. Taką decyzję w ramach partnerstwa z grupami wyznaniowymi ogłosił burmistrz Brandon Johnson. Natomiast yy, równolegle do tej decyzji padła również decyzja, dotycząca budowy Brighton Park, jeżeli chodzi o, o to, że Bra Brandon Johnson popiera również tą budowę obozu dla migrantów. Deklaracja padła w tygodniu, w którym ruszyła wywołująca kontrowersję budowa obozu dla migrantów w Brighton Park. Natomiast w związku z tą budową, tak jak przed chwilą powiedziałam, wynikły różnego rodzaju protesty. Tutaj przedstawię kolejny z takich materiałów. To akurat jest, do tego wrócimy jeszcze. Natomiast wygląda na to, że z tego, co mieszkańcy Chicago mówią, większość z nich dowiedziała się o planowanych budowach dopiero w tym momencie, kiedy zauważyli ekipy budow budownicze na terenie, gdzie miał ten ma ten obóz się znaleźć i po prostu czują się bardzo źle z tą decyzją, że nie zostali po prostu poinformowani w odpowiedni sposób, że takie są zamiary. Tak więc rezydenci są zbulwersowani. Do, dowiedzieli się dopiero o tej budowie, kiedy zobaczyli barykady, nawet tutaj. A, Jeden z urzędników został, jedna z urzędniczek została zaatakowana w ciągu takiego protestu. W trakcie takiego protestu. Co prawda, na razie ta budowa została powstrzymana. To jest decyzja sprzed z, z, z ostatnich 24 godzin, jeżeli chodzi o powstrzymanie budowy. Z tym, że budowa nie została powstrzymana z powodu protestów, tylko budowa zostaje powstrzymana przez pryckera, przez gubernatora pryckera, w związku z, z tym, że nie wiadomo, czy na terenie budowy nie znajdują się jakieś toksyczne odpady i w związku z tym postanowiono tą budowę zatrzymać na dzień dzisiejszy. Natomiast powracając jeszcze do protestów, tutaj w tle widać spotkanie sprzed kilku tygodni, które miało miejsce i na którym licznie pojawili się rezydenci tamtych właśnie sąsiedztw, którzy są zbulwersowani tą decyzją. Tak jak widać, społeczeństwo się budzi. Dlatego, że no, tak jak wiemy, demokraci popie nie popierali budowy muru pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, a teraz sami na własnej skórze mogą się przekonać, jak, jakie są konsekwencje tego, że miasto Chicago jest miastem sanktuarium, to znaczy miastem, które absolutnie zgadza się i popiera. Pomaganie migrantom. Dlatego tutaj właśnie widać mnóstwo ludzi, którzy się pojawili i chcieli, żeby ich głos został usłyszany. Jeżeli chodzi o Brandona Johnsona, który jest Chicago, mayorem Chicago, to on absolutnie jest um, 100% za tym, żeby pomagać migrantom. Tak jak wcześniej powiedziałam, to jest ktoś, na którego um, zostały oddane głosy przez demokratów, więc tutaj teraz oni demokraci i zresztą ludzie, którzy na niego głosowali, widzą na, na, i odczuwają na własnej skórze konsekwencje takich właśnie decyzji. Oburzenie wśród czarnoskórej populacji również nastąpiło. Takie wypowiedzi również pojawiły się na spotkaniu innym. Tutaj już wypowiadają się właśnie czarnoskórzy, a dla przypomnienia powiem, że demokraci w wielu przypadkach właśnie liczą na, czarnoskó na czarnoskórą populację. Są to, są to wyborcy, na których oni liczą i których i czarnoskórzy popierali przez lata demokratów. A teraz mamy czarnoskórych, który, którzy oburzają się na to, że migranci, którzy nie płacą podatków, dają, mają lepsze traktowanie, otrzymują lepsze traktowanie od miasta, od władz niż czarnoskórzy, który Którzy płacą podatki, którym należą się niektóre rzeczy. I takie protesty się nasilają. Dlaczego, tutaj padają pytania, dlaczego społeczności w Chicago nie dostają tego, co dostają? Nowo przybyli do Chicago. Padają również takie słowa ostre dotyczące tego, że demokraci zobaczą w najbliższych wyborach. W jaki sposób czarnoskórzy teraz będą głosować. Także przesłanie dla demokratów od czarnoskórych społeczności jest takie, że zobaczycie, kto będzie na Was głosować w przyszłych wyborach. Takie rzeczy się dzieją. Jest bardzo ciekawie. Także ten proces otwierania oczy, oczu przez różne populacje jest bardzo powolny, ale powiem szczerze, jest to. Satysfakcjonujące, żeby takie scenki oglądać. Dlatego, że przypuszczam, że większość z tych ludzi jednak na demokratów głosowała w mieście Chicago, a teraz mogą sami doświadczyć na swojej skórze, jakie są tego konsekwencje. Od dzisiaj to, na dzisiaj to ode mnie wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu.